Siemanko, tu Janko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Creative. Czyli z naszej serii, gdzie budujemy fajne budowle i słuchajcie, jak widzieliście, jak widzicie sami, stoję sobie obok portalu do Endu, ponieważ znaleźliśmy miasto Endu. I słuchajcie, myślę, że w tym mieście Endu byłaby jakaś fajna rzecz, ale zanim jeszcze to sprawdzę, muszę się przespać, ponieważ jest burza w Minecrafcie. Także słuchajcie, idę sobie tutaj. I tak, myślę, słuchajcie, że dzisiaj troszkę może tutaj, wiecie co? Nie wiem, czy osadnicy tutaj do swojego sklepu przychodzą w ogóle, czy nie przychodzą. Też chyba nie. Bo jak widzicie, jest pusto w tym sklepie. W sensie nie ma nikogo. Pewnie jest słaby ten sklep jakiś. Dobra. Tutaj hop, poczekajcie. O. Biały chyba daje, słuchajcie, jednak najwięcej oświetlenia. I najpierw jeszcze zanim wejdę właśnie do tego, to... O, wy możecie zostawić taką... Oj, zepsułem sobie ikona. Poczekajcie, magiczna latarnia. Muszę szybko wziąć tą magiczną latarnię i sobie zrobić. O, ty, cztery. O, uruchomił się beacon, dobra. W takim razie, słuchajcie, w Endu też sobie taką magiczną latarnię zrobię. Więc słuchajcie, biała jest najładniejsza. Także hop, powoli. Tutaj hop, robię coś takiego. I patrzcie, niszczę. O, i mamy wszędzie białe, widzicie? Tak to się prezentuje. Także ja sobie szybko biorę tutaj, słuchajcie, tego. Muszę sobie wziąć klapę przede wszystkim, bo jak widzicie, i miecz. Czekajcie, pobawimy się też TNT. Netherytową siekierę wezmę, netherytowy miecz i tyle. Myślę, że tyle. Jeszcze krzesiwo. Oj, czekajcie, wyłącz sobie caps locka. Także jak to się nazywa? Krzesiwo. Jest krzesiwo, patrzcie. Mamy krzesiwo. I bierzemy, słuchajcie, uwaga, patrzcie, jak z rozpędu wskakujemy do portalu. Juhu! Wii! No i jesteśmy, słuchajcie. Tak to wygląda. I tutaj gdzieś nade mną był ten portal. Poczekajcie, muszę go znaleźć. Gdzieś tutaj był na pewno. O, tutaj jest, no, dokładnie. Poczekajcie, jeszcze zrobię tutaj beacona. A, on się chyba nie uruchomi bez piramidy, no. Blok. Coś zrobimy akurat z żelaza. O, raz, dwa, trzy, raz, dwa, oj, dwa, trzy, tak, tutaj, tak, 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 i pyk. To działa w Endu? Działa, okej. Więc fajnie. I słuchajcie, ja idę, zmierzam przynajmniej do tego, do miasta Endu i co? Ja tutaj wskakuję. Cóż, do zobaczenia, Endzie. Widzimy się za niedługo. Dobra, słuchajcie, wchodzę do miasta Endu i tutaj gdzieś widzieliście sami było miasto Endu. Uwaga, jak zostanę wysadzony? Wow! Nieźle, a mogę pobombardować tutaj coś więcej? Raz, dwa, trzy, cztery. Patrzcie, taką górę zbombarduję. Na tym TNT stoję, uwaga. Jo! Nieźle, słuchajcie. Trzeba wam powiedzieć. I to miasto Endu było gdzieś tutaj. Patrzcie, musimy się bacznie rozglądać za miastem Endu, ponieważ ja je tutaj widziałem w poprzednim odcinku i je przeoczyłem. Słuchajcie, także tutaj ono gdzieś było. Poczekajcie, muszę się rozglądać bacznie po prostu. Bacznie, żeby tylko go nie przegapić. Bo jak będzie, to muszę to po prostu... O! Patrzcie, tu był ten parkour, czyli to jest gdzieś tutaj. Okej. Okay. Poczekajcie, muszę się odnaleźć, bo tutaj widzę, są wysepki, okej. Okay. To tutaj gdzieś chyba jest to miasto Endu. Widziałem je w ostatnim odcinku, poczekajcie.
Muszę poczekać. O jest, patrzcie, mamy. A nie, to jest to mniejsze. To jest to mniejsze. Ja tutaj widziałem gdzieś takie większe, słuchajcie, miasto Endu. Było większe po prostu od tego tutaj takiego małego pierdka. Było znacznie większe. Więc słuchajcie, pierwsze co? Lecę tutaj. I się... Tak, o, patrzcie, z tak skierowaną kamerką. Żeby nie przeoczyć żadnego miasta. Poczekajcie, jaki ja mam render distance? Jaki pokojowy? Łatwiej niech będzie. Ustawienia graficzne. Render distance 32. Gotowe, gotowe i powrót. Ok. No i tak jest lepiej zdecydowanie, słuchajcie. O, tu jest to, widzicie. Tu jest to duże takie. Tam jest druga część chyba tego miasta. Ja sobie szybko, słuchajcie, tutaj idę i tutaj zaznaczę tu również beaconem. Przynajmniej mam teraz więcej chunków render dystansu. Więc słuchajcie, i dla mnie O! A nagle się endermany zrespawnowały. Czekajcie, wysadzę je. Wysadzę tutaj taką dużą kopę TNT. Uwaga i patrzcie, jak endermany giną. Patrzcie. Uwaga. A żaden nie zginął. Poczekajcie, to zrobię może coś większego. Taką dziurę zapełnię całą TNT i endermany sobie poginą ładnie. Patrzcie, hop. Hop, hop, hop. Hop. A i dlatego miałem dlatego mi się nie spawnowały te endermany po prostu, bo miałem poziom trudności pokojowy. Także uwaga, wysadzamy to TNT. I będzie wybuch. Wow! Ja nie mogę. Ładne te wybuchy, słuchajcie, dobra. W takim razie idę do tego większego miasta Endu, bo tutaj, jak widzicie, jest dużo, dużo więcej tego, jest większa szansa, słuchajcie, że znajdziemy może dwie elitry aż, chociaż wątpię. Wchodzę tędy na pakę, hop. Ale dziwny dźwięk wydał Enderman. To Shulker. Nie, to są Shulker boxy, patrzcie. Trzeba je bić, bo one nam mogą na survivalu naprawdę krzywdę zrobić. Jeśli chodzi o ten. Dobra. O, tepnął się ten Shulker. Przyteleportował się gdzieś. Gdzieś tu powinien być, słuchajcie. Bo widziałem go tu gdzieś. Chwilka, muszę zobaczyć. O, tu jest, patrzcie. Znowu się przyteleportował. I widzicie właśnie te Shulker boxy? Takie są, że one się teleportują. I my nie wiemy, słuchajcie. I nikt nie wie, gdzie są. Hop, 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 hop. Wiecie co, rozejdę się tutaj, bo jak widzicie, jest dużo tutaj tych. Jest duża szansa, że coś znajdę. A zresztą wysadzę jedno TNT i już będzie po Shulker boxie. Ja się zabuduję tutaj lepiej. Tak, widzicie, i po Shulker boxie spokojnie. Jedno TNT go na chillku rozsadzi, także hop. Schodzę tylko. To jest pełno endermanów, dobra. Szybko, idziemy, idziemy. Dobra. Wow. Poczekajcie, a jakbym teraz się na survival przełączył? Też nie, nie będę ryzykował, bo czy mnie endermany dopadną? Takie dziwne dźwięki te endermany wydają, poczekajcie. Rozsadzę jedno, o tutaj. Tylko najpierw to zabuduję troszkę. Żebym ja nie wybuchł tutaj, nie poszedł z dymem przynajmniej. Ten Shulker na pewno, jest jakie dziwne dźwięki. Ten Shulker na pewno, słuchajcie, pójdzie z dymem, ale... Szczerze mówiąc, dobra, hop. Gdzieś tutaj. Zabudowywuję to szybko. Okej, Shulker zginął, jak widzicie. Dobra, o, 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 i patrzcie, co my tu mamy. O! A jednak? Wow! Jo! Panie Szczepanie, biorę. Też to są właściwie moje szmaragdy, ale ten, wezmę je. Hop, o. To, 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 to. Dobra, słuchajcie. Jak widzicie, zniszczę. Shulkera też rozsadzę. Się nie rozsadzę, tylko zabiję. O, widzicie, tak, w taki sposób można zabijać Shulkery lub z łuku. Można je nawalać. Tutaj, czekajcie, jest jakieś przejście do góry jeszcze.
To muszę hop tutaj. Klepię cię, masz dechę tutaj. Dobra, czekajcie, muszę go zabić. O, i zginął. Nara szalkarek. Okej, i słuchajcie. Teraz tak. Patrzcie, byliśmy już tutaj. Nie, tu nas jeszcze nie było, bo widać są szalkery. Ale... bo patrzcie, tutaj jest kolejna taka duża, duża, duża świątynia. To tu mnie jeszcze nie było chyba. Z tego co widać. Tak, tu mnie jeszcze nie było, widzicie? Tutaj muszę szybko hop. O, sam środeczek. A szalkera rozbić muszę. Poczekajcie, tylko wezmę szybko hop. Tam na górze było coś? Nie, tam jest tylko endu. Okej, okay, także słuchajcie, tak. Wiemy już, co zrobimy. TNT. Wezmę całego staka zamiast jednego. I wezmę, słuchajcie, sobie jeszcze, co tu jest. Poczekajcie. Ender perła. Ender perła są. Jest, dobra. Także hop. I jest git. I słuchajcie, patrzcie, co ja teraz mam zamiar zrobić. Uwaga. 3-4. Wiem, to jest nierozważny pomysł. Ale zrobię to, zrobię to, ponieważ się nie boję. Nie jestem cykor. O, nie dostałem lewitację. Muszę szybko... Zapomniałem o mleku. Game mode creative. Okej. Okay. I słuchajcie, przede wszystkim mam farta, bo mam creative'a, więc mogę tego uniknąć. Muszę, słuchajcie, szybko wziąć tak. Mleko. I tarczę. Dużo tarcz muszę wziąć, słuchajcie, bo tarcza to jest na razie najważniejsze, to co mnie interesuje najbardziej. Mleko, więcej mleka. Mleko. A nie, po co ja wpisuję drugi raz, jak mogę nakopiować tego mleka? Tarcza. Potrzebuję, słuchajcie, tarczy, bo to jest chyba logiczne, jeśli chodzi o właśnie coś w tym stylu. Zniszczę troszkę te szmaragdy, bo nie potrzebuję ich. Zniszczę parę takich, o, ładnych ćwiartek. I zbroja. Także hop. Poczekajcie, myślę, że to zrobię tak, o, zbroja, ja nie mogę, ale dziwne dźwięki wydają te, wiecie, tam te, no, jak one się nazywają, zapomniałem już, kurczę, zakładam to i teraz hop, 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 dobra. I słuchajcie, teraz jestem przynajmniej gotowy na tą wyprawę. Więc game mode survival. Mogę się obronić przynajmniej teraz. I widzicie, nie dostanę tego efektu, czy dostanę? Odbijam się. O, widzicie? Odbiłem się na tych szalkerach. Muszę szybko się odbić. O nie, dostałem tą lewitację. Muszę szybko wypić mleko. Okej. Okay. Szybko się obronię. Szybko. I już znowu trzeba się bronić. Bo dostanę lewitację. O nie, znowu się otwiera szalker. Trzeba uważać. O, zabiłem wreszcie szalkera. A to co za knyp jakiś? Dobra, poczekajcie, wypiję szybko mleko i się będę bronił. Widzę, szalker jest chyba jeszcze jeden gdzieś. Tu jest ta plujka. Okej, okay, tu jest szalker gdzieś. O nie, dostałem lewitację. Okej, okay, muszę się trzymać, słuchajcie, tego. Tutaj właśnie... muszę się po prostu trzymać, bo te szalkery mnie biją mocno. Jak sami zresztą widzicie. O no, za co dostałem tą lewitację? Przecież ja nawet nie ten. A przecież mam enderperły, dobra, to mogę się szybko tepnąć tutaj, patrzcie. O, że dostanę się jak najszybciej tu. Dobra. Jestem na górze. Teraz mnie nie powinni dopaść, tylko ja sobie szybko jeszcze creative'a wezmę. Game watch. O nie, creative. Poczekajcie. Nie. Ja nie chcę lewitacji. Dobra, wypiję to mleko. Okej. Okay. Słuchajcie, potrzebuję więcej tego mleka. Bo jak sami widzicie... To jest dobre antidotum. Mleko to bardzo dobre antidotum. Hop.
I trzeba, słuchajcie, wziąć również krzesiwo rozwaliłem. Krzesiwo. Krzesiwo jest akurat potrzebne do podpalenia TNT, ale słuchajcie, zanim jeszcze to wezmę, to patrzcie, co muszę zrobić. Zanim jeszcze właśnie to zrobię, te szalkery muszę zrobić. Zaklęte złote ja. Myślę, że wezmę gdzieś tak. 11 wystarczy. I hop. Czekajcie, hop, hop. Okej, jest dobrze. Złote jabłka muszę sobie dać na główną. Poczekajcie. Zamiast emeraldów sobie szybko dam. I game mod survival. I jemy szybko złote jabłko. Okej, mam złote jabłko. Tylko tak, patrzcie, muszę się szybko tutaj schronić. Zaraz mi powinien przejść ten efekt lewitacji. Okej, przeszedł. No kurde, znowu dostałem. Poczekajcie, bo te shulkery strasznie mocno biją. Szybko piję mleko. O nie, dostałem chyba czego. Znowu lewitację, dobra, wiecie co? O, patrzcie, enderpearly to są na to dobry sposób. Dobra, szybko tutaj, teraz. Tam, na inną wyspę. Okej, czy to działa? Czy nie? Czemu enderpearly mi nie działają? Halo? A dobra, działają jednak. Szybko jem jabłko. I muszę, słuchajcie, wejść od dołu, jak widzicie sami. No, spróbuj mi shulkerku dać efekt, no. Coś takim totalnym nubkiem. Nawalam go. Zabiłem go, okej. Czekajcie, rozprawiam się teraz z Entkiem. O nie. Mam przesrane, prawda, Endermanie? Tak. Czekajcie, muszę go szybko zrzucić tam w przepaść. No idź tam sobie, Entku. Idź. Psik. Okej. Chyba tylko jeden mi nic nie zrobi. Endermanek. Dobra, owocki refrenusu biorę. Się przydadzą. Więc biorę owocki refrenusu. Okej. One się, słuchajcie, przydają mocno. Patrzcie. O nie, już jednego rozdrażniłem. Poczekajcie, muszę. Patrzcie, bitwa z Endermanem typowa. Pyk, pyk. O, wydrobił perłę. Patrzcie, mogę go tak nawalać od razu. Pyk. Dobra. Patrzcie, on się tepnął. Okej. I strasznie głośne dźwięki są, jak on się tepa. Okej, powoli. O, zabiłem go, dobra. No i po tobie, Endek. W jakim razie, słuchajcie, tepam się chyba tam na górę gdzieś. Tam by było rozsądne miejsce chyba na pobyt na razie. Okej. Jestem. Okej, jestem na tym. Są shulkery. Tak? Czekajcie, na razie shulkera nigdzie nie widzę żadnego. Ale mogę się tutaj, patrzcie, szybko zjem koksa. I się cepnę tutaj do Endermanów sobie pójdę. Patrzcie, podpalę sobie TNT przy jednym. I niech go rozsadzi. Masz tu, Endek, TNT. No chodź tu. No chodź. Wysadzę ci tu ładnie TNT. Chodź. Szybko, podpalam mu to. Uciekam. Wieje. Muszę go szybko zaatakować. Poczekajcie. Ale zbuntowany. Dobra, chodź tu, no chodź, Endek. Nie zrobisz mi nic. No i patrzcie, mówiłem, że mi nic nie zrobi. Złośliwiec. Gdzie on jest? O, tutaj, dobra. Woli. No chodź. Patrzcie, jaki noob. Totalny. Gdzie on jest? Zobaczyć, gdzie on jest. Nie mam pojęcia, gdzie ten Enderman. Dobra, chyba zginął czy coś w tym stylu. Albo przestał się mną martwić. Poczekajcie. Rozwalę przy jednym TNT takim jeszcze nie rozłuszczonym. Uwaga, rozsadzam. Uciekam. Kurde, czemu on zawsze w najlepszym momencie musi uciekać? Czekajcie.
Nie ruszę się na pewno stąd. A co? To moja wina, Endermanek? Jeszcze wybuchłaś. No nie, muszę szybko refa zjeść. Refa. Jemy refa. Okej, słuchajcie, rozprawię się z tymi Endermanami i idziemy do normalnego świata, bo jak widzicie jest strasznie mocno tutaj. W sensie mocno jest, w sensie wiecie, że strasznie mocno. Dobra, szybko jemy, patrzcie. Mogę go w trąbę zrobić. Patrzcie, a nie, jednak go w trąbę nie zrobiłem. O, jeszcze ten Enderman, co? Że ty, gościu, tutaj coś robisz? Chodź tu. Patrzcie, żeby zadać krytyczny cios, wystarczy na niego naskoczyć. O, i wtedy jest zadawany krytyczny cios. Także słuchajcie, tutaj sobie szybko, patrzcie, rozsadzę więcej TNT. Patrzcie, aż tyle. I uwaga, Endermanek. Ja uciekam. Na razkę, na razka. Oj, oj, zbuntowałem ich. Kill. No i co, Endermany? Dobra, słuchajcie, wczytuję tutaj teren. Ja się przełączam na Creative'a. Słuchajcie, Creative. I słuchajcie, no co tam? To by było na tyle. Oj, teraz poczekajcie, bo troszkę laguję jeszcze Minecrafta po nim wyjściu właśnie ze świata Endu. Aha, bo ja mam, poczekajcie, zmniejszę sobie troszkę dystans z chunków. Ustawienia graficzne, chunków, dwa, niech będą chunki, gotowy powrót. Okej. Takie są chyba najlepsze, bo jak widzicie tutaj nie robi mi się nic, ale w następnym odcinku, o tutaj patrzcie, Janko czeka już, aż nim wyruszę w podróż. To słuchajcie w następnym odcinku, ja się jeszcze, słuchajcie, z wami ładnie pożegnam. O, a wy możecie zostawić w tym momencie taką niebieską łapeczkę do góry, jak tutaj, o, patrzcie, moje piękne oczka, no. Z góry każdemu dziękuję, kto zostawił. Więc słuchajcie, tak, o, i możecie zostawić taką czerwoną subskrypcję również, jak nie wiem co, jak tutaj, ta mieć niestety musi być czerwona dzisiaj. No, słuchajcie, to ja się serdecznie z wami żegnam, widzimy się w następnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!